Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Dzisiaj, zobaczcie, gramy sobie na kierownicy, na Fanateku. No, w NFS-a, no, szalałem, słuchajcie, gram na naprawdę pro kierownicy w grę, która, no, kierownicę obsługuje tylko umownie. Jest tutaj obsługa, oczywiście, nie mamy tutaj, to wszystko tutaj nie działa, hamulec ręczny, czy skrzynia biegów, sekwencja, to nie działa, jedynie działają mi łopatki i słuchajcie, jak chcę zaciągnąć hamulec ręczny, na przykład skręcić tutaj, pyk, i wejść w drift, to muszę tutaj... Tym przyciskiem, o, muszę tak kciukiem tutaj cisnąć, nie? Żeby hamulec ręczny zaciągnąć, więc driftowanie podejrzewam, że jest trudne na ręcznym, ale możliwe, ale jest możliwe hamulcem nożnym, bo w Need for Speedzie jak tapujesz sobie na przykład, wiesz, gaz nawet, to możesz sobie w ten drift wejść, aczkolwiek driftowanie na kierownicy tutaj może być ekstremalnie trudne, zwłaszcza, że ja się uczyłem tutaj grać na... padzie, nie? Więc nie wiem, na jakiej zasadzie ten drift będzie tutaj polegał. Force feedback jest, ustawiłem sobie na kierownicy ten force feedback jakoś tam mniej, żeby kierownicy mi nie wyrywało. Coś tam z kierownicą się dzieje i powiem wam, że obsługa kierownicy generalnie jest lepsza niż w Decru 2, bo w Decru 2 też sobie tam gram i wiem, jak mniej więcej tam ta kierownica funkcjonuje. Tam jest tak, że jak masz skrzynię sekwencyjną na łopatkach, za każdym razem jak wbijesz bieg wyżej, to kierownica robi tak coś. Tysz, 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 tysz. Za każdym razem, to nie jest na zasadzie, że wiesz... Głupie to jest takie, strasznie, nie? A tutaj ten force feedback działa, gdzieś tam uderzysz w coś, to gdzieś tam delikatnie to czujesz. No akurat tych samochodów nie czułem w ogóle. Ale... O, jak na przykład tak skręcam, to jest mi bardzo ciężko. Bardzo ciężko. No i oczywiście jest... to. Musiałbym damper ustawić, wiecie, na jakąś tam... wysoką wartość, że naprawdę ciężko byłoby mi tą kierownicą kręcić. Skrzynię mam oczywiście automatyczną, nie widzę siebie w roli kogoś, kto by dał radę ogarnąć jeszcze zmianę biegów skręcając, robiąc, wiecie, takie hardkorowe skręty. Jedyny ratunek dla mnie byłby taki, żeby na przykład sobie tutaj ustawić preset i zmniejszyć kąt skrętu. No, weźmy sobie na przykład preset numer tam 5 i weźmy sobie, zmniejszmy sobie kąt skrętu, nie wiem, 540 stopni, coś takiego sobie tutaj ustawię i chyba będzie w porządku. A dobra, teraz sobie zrobię takie ustawienia, że faktycznie jak w coś uderzę, to coś tam czuję na tej kierownicy i nawet jest w porządku, natomiast kąt skrętu zmniejszyłem sobie, słuchajcie, wiecie do ilu? Do 360 stopni. 360 stopni to jest mój maksymalny kąt skrętu, więc robię tak i tak. To jest mój maksymalny kąt. Poważnie, mam takie hardkorowe ustawienia. I dzisiaj pobawimy się w ucieczki. Mamy co prawda jeszcze jeden samochód do odnalezienia z tych wraków. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Ten samochód jest niestunigowany, to jest nowo kupione Camaro. Zobaczcie, że jak jadę. No, sami widzicie tutaj na nagraniu, że no, wygląda to dziwnie, wygląda to sztucznie, nie? No myślę, że teraz samochodem, chociaż tak wydaje mi się, że nawet może trochę za mocno ustawiłem ten skręt, w sensie ten kąt skrętu za mały. W czasie miałem 900 stopni, no więc nie, ja chyba ustawię 540, to będzie optymalnie. Jeśli chodzi o obsługę gry, to tutaj jest w porządku, wchodzimy sobie, wiecie, w mapkę, wychodzimy z mapki, możemy wszystko obsługiwać bez problemu, mamy działające nitro, generalnie wszystko jest działające tak jak trzeba, nie ma tutaj jakichś problemów, żebym musiał specjalnie po pada sięgać i coś obsługiwać, aczkolwiek pewnie będę tak robił, dlatego że... dlatego że na przykład będę chciał się gdzieś tam rozejrzeć czy coś, no to wtedy będę potrzebował pada, nie? Albo gdzieś tam ustawić, albo szybciej coś, szybciej stunigować samochód. No tutaj mam te dwie gałki, którymi mogę sobie operować, nie? Pod tym względem jest to lepsze. No i dobrze, myślę, że możemy zacząć tunigować Camaro. Tutaj spodziewam się rewelacji, jeśli chodzi o możliwości tuningu. Mam nadzieję, że będzie ich po prostu dużo. Proszę bardzo, maska, już przedobrzyłem. Maska jest tylko jedna. Przedni zderzak. Uuu, patrzcie, możemy sobie zrobić z poprzedniej generacji zderzak, ale ciekawe. To znaczy, powiem wam, że
ta generacja jest koks, jeśli chodzi o wygląd, bardzo ładnie wygląda i nie trzeba tutaj za wiele zmieniać, nie? Nie trzeba tutaj robić. Ładniej wygląda ogólnie to nowe Camaro w porównaniu do poprzedniej generacji, dlatego że i ten środek też jest ładniejszy. W poprzedniej generacji mieliśmy takie paskudne zegary. Już wielokrotnie o tym mówiłem na odcinkach z gier wyścigowych. A więc i tutaj powtórzę, że poprzednie Camaro było dużo, dużo gorsze. Tym jeździłem w rzeczywistości edycją 50. Tutaj jest Z28, nie wiem czym się właściwie różnią te edycje, ale wy pewnie będziecie wiedzieć. Lusterka, proszę bardzo, możemy sobie wymienić, możemy sobie dać takie z przodu. Standardowe mi się podobają najbardziej, więc je zostawiam. Proszę bardzo, progi, tutaj jeszcze damy sobie szersze botniki, a czemu nie? Mamy bardzo ładne felgi w Camaro, nie wiem czy jest sens tutaj zmieniać. To będzie samochód ucieczkowy. Taki pomyślałem sobie, że dzisiaj sobie weźmiemy do testów na kierownicy. Damy taki hardkorowy z spoiler. Tutaj mamy jeszcze, o, możemy zrobić sobie, zobaczcie, konwersję samochodu na tą wcześniejszą wersję Camaro. To jest naprawdę spoko opcja. Dobra, to mamy, tu możemy sobie jeszcze pewnie przyciemnić reflektory tylne, czy po prostu tylne światła. Pewnie możemy dodać jakiś dyfuzor. Ale wiecie co, tutaj chyba dyfuzor nie pasuje, no nie? Tak myślę, że nie ma sensu na siłę tutaj czegoś takiego wrzucać. I dajmy sobie może coś takiego. Mam nadzieję, że nie będą za mocno wystawać te rury, te końcówki wydechowe. No i tutaj dajmy sobie jakieś felgi. Zdecydowanie wolałbym jakieś takie może bardziej masywne. No i oczywiście furkę możemy jeszcze glebnąć. Trochę brakuje tutaj dystansu. Widzicie, że to przednie koło jest tak troszeczkę w negatywie. No i to nie wygląda dobrze. Ojej, zobaczcie jak te przednie koła, zresztą tylne też. Zobaczcie jak one bardzo są schowane w te błotniki, no nie? Oj, wygląda to no bardzo słabo. Dopiero w następnym Need for Speedzie mamy dostęp do dystansy, żeby to koło bardziej tak, wiesz, wyrównać z tym przednim błotnikiem, nawet jeśli jest w negatywie. No tutaj takiej opcji nie mamy, więc może no ani teraz, wiesz, poprawić to na zasadzie. Tu powinien być jeszcze oddzielny suwak, oddzielne dwa suwaki do ustawienia dystansy w przednich i w tylnych kołach. No tego tutaj nie ma niestety. Bardzo ubolewam, chyba będziemy musieli po prostu odjąć te błotniki. No nie? Bo zobaczcie, tutaj jest lepszy spas, a tutaj jest totalny jakiś taki. No brzydko to wygląda. Tył jeszcze chyba ujdzie, nie? Z tyłem nie ma aż takiego problemu, bo tutaj jest taki spasik, ale przód był paskudny. Tak, tył możemy zostawić z tym poszerzeniem, ale przód musieliśmy niestety zwężyć. No i teraz została nam jedna rzecz. Chyba musimy samochód lekko stuningować. Chociaż jak wejdziemy sobie tutaj, to zobaczcie, że mamy 209 punktów i 209 ma nasze Camaro, więc chyba powinniśmy dać sobie radę. Ale musicie brać pod uwagę jeden fakt, że no ja gram na kierownicy i dzisiaj może mi po prostu iść mega, mega słabo. Tego możecie się spodziewać, że no, mogę mieć poważne trudności, aby jakoś normalnie jeździć i ścigać się na poziomie trudnym, gdzie na padzie było mi ostatnio nawet i ciężko wygrać. Chociaż przyznać trzeba kolejny fakt, że jakby to powiedzieć, miałem bardzo słabe auto. No o, tutaj mamy pojedynek, spróbujmy wziąć w nim udział. Ja mam 209 na poziomie, a ten ma 260, nie, dobra, dajmy sobie na razie z nim spokój, ok? Jedźmy zobaczyć tą ucieczkę. Spotkanie z pośredniczką. Te ucieczkowe tematy są bardzo ciężkie, bo czasami trzeba dojechać w kilka punktów i doskonale sobie zaplanować trasę, nie? No, zobaczymy jak będzie tym razem. Spotkanie z pośredniczką. Uwaga. Lecimy. Ok. Miller, mam dla ciebie robotę. Może najpierw daj mi to, czego chcę. Chcę dorwać szefa familii, kolekcjonera. Sprowadza więcej sprzętu, który mieli w Koenigseggu. Słucham. Trafiłaś na listę Navarro. Masz szansę zostać tajniakiem i znaleźć to, czego szukasz. Tylko miej oczy dookoła głowy i siedź cicho. Gratulacje, Miller.
Teraz pracujesz dla familii. Okej. Dobra, no to na terytorium musimy podjechać kawałek dalej, to chyba... Chyba tam mamy podjechać. 209. Standardowe Camaro. Standardowe Camaro, które kupiłem. Teraz opłaca się kupować nowe samochody, bo czasami bardzo dużo pieniędzy i tych kart wymiany części wydaje się na sam tuning samochodu. I czasami po prostu bardziej opłaca się kupić jakieś, wiesz, szybsze auto już od razu, niż inwestować w jakiegoś starego grata, krótko mówiąc, nie? A czasami, no w sumie, jak to woli, tak. Jeden będzie się lubił pobawić i drugi nie. Tak, ale mamy sobie takie same, takie wymagania ten samochód spełnia, jakie ma wymagania to następne nasze zadanie, chyba. Zaraz zobaczymy, ile my tu mamy punktów. Poczekaj. 209, także na spokojnie powinniśmy sobie popróbować. Oho. To ty dzisiaj prowadzisz? Mhm. Navarro mówiła, że siedzisz cicho. Tu masz forsę i lokalizację. Nie myśl, że możesz z tym wszystkim zwiać. Śledzę cię na GPS-ie. Gdzie się podziało zaufanie? Kurde. O kurcze. Masz łapówki? Tak, właśnie jadę. Dobrze, uważaj na siebie. Zobaczmy sobie na mapkę. Tutaj możemy sobie, o właśnie, oddalić, przybliżyć. Więc tak, co my tutaj zrobimy? Może być naprawdę ciężko. Musimy sobie najpierw pojechać w to miejsce chyba. Tutaj bardzo, bardzo ważne jest to, w jakiej kolejności my zrobimy te pakunki. Tak, chyba tak będzie najrozsądniej, że pojedziemy sobie w to miejsce, potem tutaj, no prawie że po kolei. Potem gdzieś zeskoczymy sobie tu i pojedziemy sobie tutaj, nie? Wiecie co, tu chyba można wyznaczać sobie trasę, o proszę bardzo, najkrótszą, do celu. Jedziemy. Jedziemy prosto, nie będziemy tutaj skręcać, bo ja się nauczyłem od Need for Speed Undergrounda dwójki, że im mniej się skręca, tym szybciej się jedzie. Ej, bo ja źle pojechałem, cholera! Będziesz mi musiał zaufać, Ty. Ufam ci, Jess, nie ufam familii. Kurde, źle trochę pojechałem, szlak, teraz nie wiem, czy się wyrobię, 9 sekund mi zostało. 6! 5, o nie, jest słabo, 2, what? Jest ekstremalnie mało czasu. Dobra, zobaczymy jak mi pójdzie teraz. Musiałem niestety zrestartować. Powiem wam, że naprawdę czasy są wyśrubowane tutaj nieźle. Zwłaszcza jak się gra na tym trudnym poziomie. W dodatku nie wiem co muszę kliknąć, żeby... I co teraz? Aha, dobra, muszę się wystarczy tego zatrzymać, jest git. Okej, wyznaczyłem sobie tutaj traskę, udało się szybko dojechać i szybko GPS teraz tutaj, zobaczmy jak mnie poprowadzi. Aha, czyli na wprost, gaz. Pierwszy cel za mną. Dawaj. Miller? Co słychać? Skoro już pytasz, to zabiłabym za jakiegoś burgera. Skreśnikasz. Przekazałam kupę forsy gościowi wyglądającemu na mechaniku. To pewnie główny mechanik czarnego rynku Silverdome. Nice! Spec od najnowocześniejszych części, które dopiero po latach mogą stać się legalne. Każda sprowadzona nowinka techniczna trafi do kierowców w familii. Dobra, jesteśmy? Okej, udało się, no na razie idzie dobrze. Zobaczmy co będzie dalej. Proszę, datki na dom dziecka w Sudanie Południowym. Jesteś mocna w gębie. Jak się nazywasz? Rodzice zapomnieli mnie nazwać. Dobra, to mamy. I teraz ogień na tłoki. Jedziemy dalej. Gaz. Dygnitarz, który uczestniczy nocą w wyścigach ulicznych. Dlaczego zagraniczny urzędnik przyjmuje łapówki od familii? Prowadzi ligę wyścigów zwaną diamentowym blokiem. To była kopertka za ustawienie. Dobra, i teraz musimy tutaj ładnie na ręcznym. Gdzieś się jak ręczny zaciągnąłem. Gaz. Okej, i tutaj musimy gdzieś skręcić. 22 sekundy, o kurczę, na spokojnie. Na spokojnie, na razie idzie dobrze. Uj, jaka półciężarówka, co to jest? A myśmy tym jeździli, o Jezu, to jest to okropieństwo. Gdzie forsa, dziewczyno?
Okej, co dalej? Patrzymy na mapkę i wyznaczamy sobie trasę. Gdzie będzie najbardziej optymalnie? Więc mamy tutaj i tu. No to chyba sprawa jest jasna, nie? Pojedziemy sobie tutaj. Teraz na rondo, pyk. I gaz. Minutę mamy niecałą, także powinno pójść dobrze. Pojedziemy sobie tutaj. To prawdziwy dżentelmen. Czyli poznałaś Holtzmana. To przedsiębiorca, który stoi za budową wieży kolekcjonera i szef ligi terenowej nazywanej Kompanią Ryzykantów. Czarujący. Kompania Ryzykantów. Zaczynasz mieć wątpliwości? Ani trochę. To chciałam usłyszeć. Policja! Dzień dobry, panie Bradley. Pani zostawi tę gadkę. Gdzie pieniądze za celników? Proszę, i kilka familijnych pączków. Dobra, co teraz? I teraz mamy tutaj ostatnią dostawę. Chyba na terminal lotniskowy. Zdaje się. Dobra, zawracamy. Gaz. No i idzie całkiem dobrze. Póki co. Morgan. Mówi Jess. Mam informację o familii. Ten sprzęt musi najpierw przejść przez cło. To znaczy, że sprowadzają go samolotami. Jesteś pewna? Przekupiłam glinę. Jakoś sobie radzę na tej kierownicy, chociaż muszę się trochę bardziej skupić i ciężej mi jest mówić, opowiadać dla was. Cyk, jesteśmy na miejscu, Pagani Wyra mnie tutaj przywitała. Dzień dobry. Niezły wozik. Foj, ty mówisz? Może chociaż odrobina wdzięczności. Zjeżdżaj stąd. Okej. Wygraliśmy sobie, proszę bardzo. Zrobiliśmy przy okazji wyzwanie. To było proste dosyć. Ten pierwszy punkt był trudny, gdzie trzeba było po prostu cisnąć po jak najkrótszej drodze. Ale finalnie udało się i zgarnęliśmy. Proszę bardzo, tu już całkiem pokaźne sumy się pokazują. Ulepszamy sobie Camaro. Komputer pokładowy, ulepszony. Cyk. Jedziemy teraz na kolejne spotkanko. No, powiem wam, że póki co na tej kierownicy jakoś idzie. Nie jestem pewny, jaki tam mamy mieć poziom samochodu. Czy przypadkiem nie mam za małego poziomu. Czy jest odpowiedni, bo żeśmy trochę tam ulepszyli tą nową częścią samochód. Może nie będzie trzeba nic nowego kupować. Nie wiadomo. I co będziemy musieli robić? To będzie prawdopodobnie starcie z policją albo coś takiego. No i patrz, nie zjechałem w zjazd, a powinienem. Tam jest ta cała nowa próba od familii, zdaje się. I mamy nawet, wow, mamy nawet jakąś przesyłkę do ogarnięcia tam w okolicy. Moglibyśmy ją wziąć, gdybyśmy chcieli. Ale czy chcemy? Po co nam? Dawaj, drift. No, powiem wam, że nawet coś z tym driftem tam wychodzi. To nie jest samochód driftowy, no. Nie wiem, jakby szło driftowym typowo samochodem. Pewnie jesteście ciekawi też i chcielibyście, żebym sprawdził jakiś driftowóz na zakrętach. Ale mówię wam, że to jest totalnie inne driftowanie niż w Fordzie czy tam w Assetto Corsie. Dobra. I ej, zobaczcie, tu trzeba mieć dużo lepszy samochód. Ale zaryzykuję, zobaczę jak mi pójdzie. Tym może akurat mi wystarczy. I startujemy. Tak, policaje już na mnie tutaj czekają, musimy im uciec, może dam radę. Rady wozy z wyłącznikiem, wyłączniki gaszą silniki twoje samochody, żeby przerwać namierzanie. O, to będzie ciekawe. To będzie dobre wyzwanie dla mojej kierownicy. Lecimy. Zabierz mnie stąd! Jimmy! Proszę, proszę, jaka miła niespodzianka. Familia mówiła, że chcą tylko pogadać, przysięga! Więc pracujesz teraz dla familii, ty podstępna gnido? A ty nie? Jesteś ich kierowcą. No tak, racja. Dobra, ten ma ten ogłuszacz, nie? Musimy go... I pyk! Jednego i drugiego. Okej, okay, nawet jakoś to idzie, póki co. Okej, okay, przyjął. Wolne mam to Camaro, nie? Ale jakbym miał za szybkie, w sumie gliniarze, to by mnie zawsze dogonili, bo to w końcu gliniarze są. Centrala zaraz stara. Chcecie na ostro, co? Dobra, jak mi idzie drifting, uwaga? Bardzo dobra robota, Lucek. Jedziemy, uciekamy przed gliniarzami. Mamy pasażera, więc musimy uważać. Dobra, czas przedłużył. Ou! Właśnie zapomniałem, że tutaj jest czas. Że musimy na czas zdążyć gdzieś tam i jeszcze z policjantami się bawić, nie? Że to nie są żarty. Okej, jeden rozwalony. Co dalej?
Co dalej? Okej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. 8 kilometrów. Powinniśmy dać sobie chyba radę. Póki co idzie całkiem znośnie, no nie? Nie pamiętam... Przecież chcieli cię wysłać do Paki. To był test. Zdałam. Dostałam awans. To chyba ty powinnaś mi dziękować. Nie przeginaj, Jimmy. Idziemy na południe przez tunel Lord Liberty. Dobra. Przyjęłam. Jakaś blokada. Gdzie? Nic nie widzę. Wow, kolczatki. Kurde, nie widzę. Nie widziałem tych kolczatek, nie chciałem na nie, wiesz, najechać, bo to by był koniec pościgu. Lepiej się nawet zatrzymać, niż zaczynać od po... O kurde, to już koniec. Ja, czas mi się skończył, dawaj, ooo! Kurde, jest naprawdę trudno. Czekaj, musimy tego rozwalić, gościa, chodź tu. O, dobrze, ekstra. I wracamy do gry, tylko musimy jakoś omijać te kolczatki i kurczę, aż tak bardzo się nie zatrzymywać podczas gdy próbujemy ich uniknąć, wiecie o co chodzi. To będzie lipa. Ej, chyba zepchnąłem ich z klifu, ekstra. Wszystkich, zobaczcie na mapkę, prawie wszystkich gliniarzy zepchnąłem z tego klifu. Kurde, super. Dobra, musimy uważać na tą kolczatkę i raczej, no właśnie, tutaj wiemy już jak ją wyminąć, ale późniejsze kolczatki będą, wiesz, trudniejsze trochę do wyminięcia, nie? Patrz, tu nic nie widać, jak wyjeżdżam z tego tunelu, kompletnie. I dlaczego jak samochód, jak radiowóz najechał na kolczatkę, to nic mu się nie stało? Powiedzcie mi to, jak to jest? Czy oni zawsze mają kuloodporne opony jakieś, czy nie wiem co, z betonu mają, czy coś? Się nie przebijają? Ej, ej, uważaj tam trochę! Gaz, 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 gaz. Ja cię zaraz puknę. O nie, od... Jak odcięcie udane? Gazu! Odpalaj furę! O! Niemożliwe, 7 sekund! Gazu i Camaro! 4 sekundy! Nie! Nie! Koniec tego dobrego, zobaczcie, takie części sobie poinstalowałem, 252 punkty na statystyce, nie ma, nie ma, ja byłem za wolny tym samochodem, on się w ogóle nie rozpędzał wcześniej, tak nie może być. No i zobaczymy teraz co potraficie, w końcu mam normal... co się stało, nie wiem, gości się po prostu rozwalił z tyłu, proszę bardzo, jeden za drugim, cyk, cyk, kurde szalone auto, ciśniemy, zobacz, zobacz, 200, 229, ekstra! Nie mają szans. O kurde, kolczatka gdzieś tutaj. Pyk! Tutaj mamy, musimy tego zniszczyć, bo on może nam samochód wyłączyć, a tego nie chcemy znowu przeżyć. Więc gaz, 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 gaz. Pojazd zmierza na zachód w okolice lotniska 73. Tak, musimy uciec. Nie wiem, na przełaj dawaj. Co się stało? Muszę wyłączyć chyba te cutscenki w momencie, kiedy gram na kierownicy, bo... Nie wiem potem jak mam kierownicę ustawić. Dobra, ciśniemy tu i uciekamy w kaniony. Znaczy kaniony, no te takie wąwozy tutaj. Wiecie o co chodzi. Dawaj, dawaj, no jak mamy dobry samochód, to teraz można im łatwiej uciec. To jest inna rozmowa. Ale wiecie co, nie chciałbym, ej, nie chciałbym wrócić do tego Chevroleta C10, którego mieliśmy ostatnio. Tamto to była totalna kaszana. Totalna kaszana była z tym Chevrolet. Ej! Dobra. Dawaj no, przełaj. Aha, bo tutaj są skały. To nie można przejechać przez to. Rozumiem. Ach, wypadałoby tego gościa rozwalić. Z tym takim ogłuszaczem. Pyk! Ale czołówę wyłapał! Pięknie, dobra, i driftem. Kurde, to mój drift. Proszę bardzo. Ej, tam mamy już końcówkę. Musimy sobie tutaj ładnie przelecieć, cyk. Ej, to drift był kapitalny. Ej, co to za tunel? Nie kojarzę go. Tu jest kilka takich tuneli na mapie, nie? Dobra, dojechali. Łe, no i z jakim zapasem czasu, gościu. Jesteśmy bezpieczni, odwiozę cię. Dzięki, Miller. Nice. Udało się. Była jasność, Jimmy. Robimy to po raz ostatni. Rozumiem. Więcej z tobą nie rozmawiam.
Nawet jak będziesz umierał i zechcesz, żebym powiedziała twojej żonie, że ją kochasz. Każda tak mówi. Ale ja nie mam żony. Jesteśmy kwitą. Jasne. Patrzcie, jak mi tutaj GPS dziwnie prowadzi po jakichś takich wywijasach. Sprawdzam cię, Jimmy. Dobra, jedziemy na miejsce. Więc wysłali mnie, żebym osłabił ich wartość rynkową. Ukradł gotówkę, wszczął alarm, wystraszył klientów. Przygotowanie pod wrogie przejęcie. Wrogie przejęcie? Czyli co konkretnie? I jesteśmy. Nie jesteś fachowcem, Miller. Wiesz? Cała ja, cholerna profesjonalistka. Hej, Jimmy. Uważaj na siebie. Ciekawe coś tutaj. Sytuacja niepewna, jakby jakaś iskierka między nimi była, czy coś? Oho. Schuler. Nasz nowy klient. Trochę pośpiesz, dobrze? Dlaczego? Co jest grane? Bo tak mówię, a ty masz się słuchać, więc jazda. Kurde. Wziąłem wyzwanie driftuj 200 metrów bez przerwy. Jak myślicie, jak to się skończy? Tak, ja tu rządzę. Dobra, próbujemy drift. No patrz, prawie. Leciała fura ładnie, fura odpowiednia, napęd na tył, jest git. Powinno pójść. Czekaj, prawie było 200. Musimy znaleźć jakiś taki odpowiedni zakręt, na którym będziemy w stanie zrobić te 200 metrów driftu. Niezły początek. Spokojnie zdążysz jeszcze... Jest! Udało się, ale nie obyło się bez wpadki. To ja. Tyler, mówił ci o mnie coś ciekawego? Tyler? Jaki Tyler? Nie umiesz kłamać, Jessica Miller. Nie martw się. Nie sypnę cię. O, okej, czyli on wszystko wie, on nas zna. On zna naszą ekipę, ciekawe. Dobrze, już teraz możemy jechać normalnie i musimy specjalnie trenować driftu, jakkolwiek to wyglądało. To mam nie wytrącić z równowagi? Taki miałeś plan, tak? Tak, pewnie, że wiem. Wiem wszystko o waszej trójce próbujących ocalić miasto ulicznych kierowców. Szkoda, że nie zwalczacie światowego głodu, kręcąc pączki na parkingu w Mogadiszu. Cyk i grzejemy. Czyli on jest chyba jakimś agentem FBI czy coś. Wysiłku kosztujecie udawanie, że ci zależy? To musi być męczące. Czego ty ode mnie chcesz? Chcę, żebyś mi pomogła rozstrzygnąć zakład. Jaki zakład? Że na pewno nie dojedziesz na czas. Aha. To powiem ci coś ciekawego. Ciekawe. Na pewno to będzie coś ciekawego? Wątpię. No ciśniemy, tu chyba będzie w porządku, nie? Mamy odpowiednią furkę, jest dosyć szybka, więc powinniśmy sobie z tym poradzić. Skąd pomysł, że wiesz coś, co mnie zainteresuje? Wiem, gdzie będzie jedna z fur kolekcjonera w Święto Fortune Bar. I co z tego? A jeśli powiem, że jest tam sprzęt, którego chce Raf i twoja ekipa? Nawet jeśli to prawda, nie dam rady się do niego zbliżyć. A, jazz, wieczna pesymistka. Wow. Kolekcjoner to niepoprawny szpanek. Będzie chciał się nim przed wszystkimi popisać. Zagrać na nosie swoim wrogom, a konkretnie mnie. Dobra, zgoda. Gdzie? No, spokojnie, Jessica. Najpierw wygraj za nim. Okej. Słuchajcie, no czasu mamy coraz mniej. 7 sekund, 5 sekund, 4 sekundy, 3, 2. Na styk, nie możemy się z niczym zderzyć, absolutnie. Gaz! 8, 7, 6, 5, dawaj! 3, 2, 1. Ja pierdzielę! Niedobrze się dzieje. I że byłem wkurzony. Myślisz, że uwierzą? Tak, oczywiście. 12, nie wiem gdzie jest. O, jest tutaj, dobra. 7, o dobra, teraz miałem troszeczkę więcej zapasu. Ej, na styk. Nie. No proszę, mam coś na potężnego Markusa Weyra. A, Tyler jest zabawniejszy. Gaz, ciśniemy do końca. Znam takich jak ty, Markus. Jeśli wykiwasz Tylera, zapłacisz mi za to. Serio? I niby jak chcesz to zrobić? Nie wiem, ale jak już coś wymyślę, to popamiętasz. Ciekawe.
No proszę, masz niezły czas. Opowiesz mi teraz o tej wypasionej furze kolekcjonera? Koło ruletki jeszcze się kręci, skarbie. Zobaczymy, co wypadnie. Też tutaj było na styk, nie? Słyszałem ten dźwięk tykający. Dobra, jak teraz? Teraz będziemy chyba gdzieś skręcać ostro. Tutaj. Mało brakowało, by była czołowa. Dobra, skupienie. Okej. Zjeżdżaj! Czemu się zatrzymałeś na środku, gnoju? Dobra. Lifcik delikatny, cyk, żeby nitro naładować odrobinkę. Okej, okay, następny checkpoint, 6 sekund. 4 znaczy się. O kurde. Nie mogę się z niczym zderzyć, bo ja już jestem na styk z tym czasem. I tutaj. Gaz. Wow, udało się. Za pierwszym razem. To było trudne, to naprawdę było trudne teraz. Nie wiem, jakie tutaj były wymagania co do samochodu, ale widzieliście, że byłem na styk! Co do sekundy, co do pół sekundy! Man! 33 tysiące, pięknie, ładnie to wyszło! Ale emocje są, kurde. Trzeba się trochę nakręcić tą kierownicą. Finalnie zmniejszyłem sobie kąt skrętu do 540 stopni. Tak mam ustawione teraz, myślę, że to jest w porządku. Dobra, tu nam się zmniejszy pojemność nitro, ale dobra to. Mój samochód nie wygląda dobrze. Jesteś mi coś winien. Tak, pozłacany merc klasy G, kasyno Karneval. G klasa, facet ma naprawdę specyficzny gust. Interesy z tobą to przyjemność, Jessico. Okej, okay, G klasa. Damy radę. No i jak oceniacie tą moją jazdę na kierownicy? Kolego Markusem? Skąd ty zawsze wiesz, co robię? Czy Wej coś o mnie mówił? Tylko, że nie wie, kim jesteś i to go wkurza. Dobrze, wpadnij do mnie. Raz! Chyba odkryłam, gdzie familia zawozi ten prototypowy sprzęt. Zainteresowany? Może. Gdzie? Kolekcjoner organizuje pokaz w kasynie w Święto Fortune Valley. To jest jednorazowa impreza. Jesteś genialna. Generalnie samochody ucieczkowe nie są najlepsze do driftu, mimo to udało mi się 200 metrów przedriftować. To właściwie nie było driftowanie, to było... Nie wiem, jak to nazwać, co to było. To było nabijanie punktów driftowych. Kurde, strasznie to wyglądało, jeszcze żebym się rozbił na koniec. Sprawdzam, jak mi się jeździ na tej kierownicy i tak... Chcę, żebyście dali mi znać, czy waszym zdaniem ma to sens, czy wolelibyście na przykład widzieć moją twarz i na przykład, żebym grał na padzie, gdzie myślę, że dałbym radę robić na przykład lepsze ślizgi niż na tym. Chociaż właśnie, zmienimy sobie może samochód. Dobrze, słuchajcie, mamy samochód typowo pod drift. No i tutaj driftowanie zdecydowanie łatwiejsze, wystarczy tapnąć gazem. I on już sam wchodzi w ten drift, albo delikatnie hamulec nożny, ręcznego właściwie nie trzeba używać, chyba że naprawdę byłyby to jakieś super ostre zakręty. Standardowo jak chcę gdzieś wejść w jakiś drift, to już chcę złapać za ten ręczny, nie? Bo to jest już taki, wiesz, pamięć mięśniowa z Fordzy i tam innych gier driftowych się wyrobiła. I już chwytam, chcę chwytać, nie chwytam, ale chcę chwytać za ten hamulec ręczny, żeby zadriftować furą. I no jakoś się lata, bardzo łatwo jest tutaj samochód wprowadzić w drift, zwłaszcza taki, który mamy specjalnie do driftu przygotowany, jak na przykład tego Plymouth'a. No, coś tam leci, nie? Aczkolwiek no... Spróbujmy na przykład tu, tak, hamulec nożny załatwia sprawę, jeśli chodzi o takie bardzo... Ciężkie zakręty. Dziwne to driftowanie jest. Wiecie co, jest jeden plus jeżdżenia na kierownicy w tej grze. Jak widzieliście, jeździłem tym samochodem ucieczkowym między samochodami i plus był taki, że mogłem sobie precyzyjnie pokonywać te zakręty, wiesz. Jak grasz na padzie, no musisz tą gałkę tak
tak delikatnie tylko na lewo i prawo, albo tak tapować tą gałką tak szybko, nie? Żeby mniej więcej wyrobić sobie ten skręt. A tutaj możesz sobie delikatnie jakby skręcić, na przykład chcę jechać tym pasem. Jak nic, będę zaraz palił gumę. I zobaczcie, jadę sobie powoli i mogę sobie ten łuk ładnie zrobić, nie? Podczas gdybym chciał zrobić to na przykład padem, tak delikatnie łuk, to zobaczcie, jadę sobie. No i nie ma jak, nie? Jechałem nawet za szybko. Ale musisz tak, takie coś robić, tak? Wiesz, tak na bok skręcać, nie? No, można to oczywiście wyczuć, ja to tak skręcam, tak tapując powiedzmy ten skręt. Ale na kierownicy masz taką możliwość zrobienia powiedzmy takiego gładszego łuku, co jest myślę, że plusem. Chociaż i tak, jakbym chciał robić za jakiś super wynik akurat w tej grze, to raczej bym przesiadł się na pada, bo na kierownicy trochę sobie nie wyobrażam tutaj jeżdżenia. Aczkolwiek chciałbym was poprosić o opinię, dajcie znać, czy fajnie wam się oglądało taki odcinek, gdzie grałem sobie na kierownicy, piszcie w komentarzach. Zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Trzymajcie się, na razie, hejas!